Spotykamy się na rynku w Stoczku Łukowskim, na odnowionym rynku, który powstał w tej kadencji. W tej kadencji, kiedy to pan jest burmistrzem Stoczka Łukowskiego. Proszę mi powiedzieć, co przez te ostatnie 5 lat udało się dla miasta zrobić? Witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się z dzisiejszego spotkania i z tego pytania, co udało się zrobić. A w Stoczku Łukowskim w kadencji 2018-2024 udało się bardzo dużo rzeczy zrobić pozytywnych. Inwestowaliśmy w wszystkie gałęzie naszego rozwoju, poczynąwszy od budowy dróg, kończywszy na budowie żłobka. Z takich najważniejszych rzeczy, jakie udało się w tej kadencji zrobić dla naszych mieszkańców, to niewątpliwie rewitalizacja skweru miejskiego, rewitalizacja biblioteki miejskiej, odnowienie przedszkola, wybudowanie żłobka dla najmłodszych naszych mieszkańców, dziesiątki wyremontowanych, wybudowanych dróg na terenie naszego miasta. Ostatnią inwestycją, jaką kończyliśmy 2023 rok, to przepiękna ulica nowo projektowana, która mam nadzieję, że będzie służyła mieszkańcom oraz naszym gościom w spacerach wiosennych, letnich, jesiennych, zimowych. Wielkim wyzwaniem i chyba najważniejszym wyzwaniem i najdroższym była budowa stadionu szkolnego, miejskiego przy szkole. Ta inwestycja była największą inwestycją w tej kadencji. Był to etap pierwszy. Przed nami jest etap drugi. Wykonanie tego zadania przewidziane jest na 2024 rok. Są zabezpieczone środki. Jesteśmy na etapie szykowania przetargu. Z rzeczy, których jeszcze udało się zrobić, to przede wszystkim pozyskanie 10 milionów złotych na, tak jak wcześniej wspomniałem, budowę drugiej części boisk. Będzie to boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki siatkowej, plażowej oraz kort tenisowy do gry w tenisa ziemnego. Kolejną inwestycją, jaka była w Stoczku Łukowskim, to wybudowanie targowicy miejskiej. Ta targowica miejska przede wszystkim pozwoliła nam ucywilizować ten teren. Udało się wybudować budynek socjalny, łazienki dla mężczyzn i kobiet, 3000 metrów kwadratowych kostki pod dachem, a więc nowoczesne targowisko na miarę XXI wieku. Udało nam się wyremontować stację uzdatniania wody, która służy nam, żeby czysta woda płynęła do naszych kranów. Inwestowaliśmy także w szkolnictwo, remont szkoły, 3 kondygnacji szkolnych. Mówimy tutaj o przepięknych dużych korytarzach i klatkach schodowych. Remont urzędu miasta, robiliśmy to wspólnie z wójtem. Dobudowaliśmy klatkę schodową oraz windę, tak aby usprawnić spotkania z mieszkańcami. Te wszystkie inwestycje, ten boom inwestycyjny byłby możliwy bez środków zewnętrznych? Oczywiście nie byłby możliwy bez środków zewnętrznych. Bazowaliśmy w 98% na środkach zewnętrznych i to chyba tak najbardziej nas cieszy. Ja przypomnę, że kiedy obejmowałem funkcję burmistrza miasta Stoczka Łukowskiego, miasto miało 2-milionowy kredyt. Dzisiaj to 200 tysięcy złotych, które będzie w drugim kwartale spłacone, bo te pieniążki zostały zabezpieczone w roku 2024. Praktycznie rzecz biorąc, środki zewnętrzne, czy to Urząd Marszałkowski, czy Urząd Wojewódzki, czy Polski Ład, spowodowały olbrzymi boom na naszym terenie. Czy może pan powiedzieć, że dobrze wykorzystał te 5 lat? Ze swojej perspektywy mam wrażenie i czuję, że nie zmarnowałem ani jednego dnia, będąc burmistrzem Stoczka Łukowskiego. 60 milionów, z czego 50 milionów już zrealizowanych inwestycji, niezadłużone miasto pozwala na patrzenie w przyszłość bardzo, bardzo dobrze i mam nadzieję, że mieszkańcy Stoczka docenią to, co zrobiłem wraz z radnymi Rady Miasta oraz pracownikami Urzędu Miasta. Mieliśmy dobrą drużynę skazaną na sukces. A teraz, te kolejne 5 lat,
gdyby został pan burmistrzem, to co by chciał pan zrobić? W Stoczku Łukowskim na kolejne 5 lat jest bardzo wiele pomysłów. Rok 2024 przynosi 10-milionowe inwestycje. W pierwszej kolejności taką sztandarową inwestycją będzie remont, kapitalny remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w naszym mieście. Drugą rzeczą bardzo ważną będzie dokończenie boiska szkolnego. To wszystko będzie w roku 2024. Już mamy zakontraktowane dwie ulice, ulica 1 Maja oraz ulica Krótka, które już czekają na swoją realizację. A takim najważniejszym, taką wisienką na torcie będą Izydory. Izydory, które z początkiem 2024 roku po 20 latach odzyskujemy do zasobów naszego miasta i tam chciałbym zrobić przepiękny zalew na miarę XXI wieku. To wszystko się stanie, jeżeli 7 kwietnia wyborcy oddadzą na pana głos. Jeżeli mieszkańcy Stoczka Łukowskiego po raz drugi zaufają mojej osobie, postaram ich się nie zawieść i sprawić radość na ich twarzach i pokazać, że cały czas chcę, mogę i potrafię realizować wielkie zadania, wielkie marzenia w naszym mieście. Jestem na to gotowy. Widzimy się 7 kwietnia przy urnach wyborczych. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach. Liczę na Państwa głos i trzymajcie za mnie kciuki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.